W polityce bardzo często poszczególne wydarzenia ogniskują naszą uwagę na kilka dni, czasami tydzień, przemijają i nikt o nich nie pamięta. W mijającym tygodniu zdarzyło się jednak coś, co moim zdaniem na stałe zmieni polską politykę. Przy wszystkich zastrzeżeniach, wątpliwościach i być może trochę koniunkturalnym podejściu do prawyborów, wprowadzenie przez Platformę Obywatelską tej instytucji do polskiego systemu politycznego to wydarzenie naprawdę przełomowe. Do tego poszczególne partie będą się musiały w przyszłości odnieść, odwoływać i być może ten mechanizm wprowadzić również u siebie. Oczywiście to są prawybory ograniczone, bo tylko dwóch kandydatów z góry narzuconych przez partię, ale mimo wszystko 46 tysięcy członków Platformy Obywatelskiej zabierze głos i naprawdę wybierze kandydata na prezydenta. To ogniskuje, to skupia zainteresowanie członków na tym, co robi ich partia, to daje poczucie, że naprawdę mają na coś wpływ, to budzi aktywność i to naprawdę też daje szansę na wybór lepszego kandydata dla danej partii. Dobra instytucja, zmniejszająca taką partyjność, takie partyjniactwo, takie rządy z gabinetów politycznych, oddająca trochę wpływu ludziom. Warto, żeby inne partie też poszły w tym kierunku.